Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla was kolejny odcinek, już czwarty odcinek pustego pudełka. A więc przejdźmy do oglądania, co dzisiaj dla was przygotowałam. A więc kochani, dzisiaj już przygotowałam dla was pierwszą kategorię. W pierwszej kategorii mamy maski i peelingi. Jest ona dosyć spora. W tym miesiącu dużo się działo, dużo używałam maseczek różnych. Jeszcze dostałam dostawę kolejnych, więc w następnych na pewno też będę o nich opowiadać. Ale teraz mamy tutaj maseczki do twarzy, peeling, maseczkę do ust, tutaj też jakiś peeling, a więc wszystko po kolei. Więc zacznijmy od może tych biedronkowych. Ta niebieska maseczka i ta różowa są biedronkowe. Chyba nawet jeszcze ta z sówką i ta też tak. Czyli mamy te cztery maseczki, one są z biedronki. Tutaj była nawilżająca, tonizująca i regeneracja. I powiem tak, że przy żadnej z nich nie czułam innej różnicy prócz nawilżenia. Więc tak samo jakby nie było po prostu w sklepie, byście chcieli kupić sobie, skorzystać, byście kupili zamiast nawilżającej regenerującą, to byłoby to samo. Nie widziałam żadnej różnicy w tych maseczkach, oprócz tego, że ta miała owieczkę, ta miała sówkę, ta była czarna, a o tych plastrach na wypryski już mówiłam. Jest to kolejne opakowanie, które zużyłam. Te plastry są dobre. Nie wiem, nadal nie wiem, jak one działają, ale zanikają mi takie duże wypryski, bolące. One znikają po tych plastrach, więc one są bardzo spokojne, niewiele kosztują, około 3 zł. Te maseczki natomiast kosztują około 5 zł. A więc tak jak mówiłam, na tych maseczkach, no, miałam lepsze, więc powiedzmy, że do nawilżenia są one ok. Ta jest natomiast bardzo fajna. Kolejną maseczką, o której chciałabym wam troszkę więcej powiedzieć, jest maseczka dwuetapowa z DM-u, z marki Balea. Są to maseczki, które nie są drogie, kosztują w przedziale od euro 50, 2, 2,50 max. I są to bardzo dobre maseczki. Tu akurat była dwuetapowa, było tutaj serum i była maska w płachcie. Pierw nakładałam serum, później maseczkę, 15-20 minut z tą maseczką i naprawdę ta witamina C, która tutaj ponoć jest w tej maseczce, no to działa. Ta buzia była bardzo rozświetlona, była no naprawdę fajnie nawilżona, rozświetlona, nie przesadnie nawilżona, bo w niektórych maseczkach ta skóra nawilżona podchodzi aż pod przetłuszczającą się skórę, więc tutaj jest naprawdę wielki plus. Jeśli macie możliwość, jeśli macie kogoś w Niemczech, to serdecznie polecam, a jeśli nie, można je również kupić na Allegro, bo znalazłam, są one w droższych cenach oczywiście, bo jak żeby inaczej, ale są. Więc naprawdę Balea DM, maseczki polecam wszystkie, naprawdę są super. Kolejną maseczką, którą tutaj zużyłam, jest to maseczka od Eveline Cosmetics z takim fajnym jednorożcem, jak widać tutaj, zaraz wam przybliżę, widać tutaj pani ma na opakowaniu, tak fajnie wyglądał jednorożec. I była to maseczka oczyszczająca, maseczka w płachcie 3D. 3D nie zauważyłam, nie wiem, może dali mi jakąś wybrakowaną, bo u mnie 3D efektów nie było. A jeśli chodzi o oczyszczenie, powiem, że tak, nie widziałam większej różnicy. Mogłabym ją porównać do tych z Biedronki, a nawet powiedziałabym, że chętniej kupiłabym te z Biedronki, bo były tańsze od tej. Ta kosztowała w granicach 7-8 zł, coś takiego w Rossmanie. Więc bardziej te niż tą, jeden pies, jak to się mówi. Kolejnymi maseczkami są maseczki do ust. Jest maseczka Starskin i jest maseczka Sephora Rose Lip Mask. Jeśli chodzi o te maseczki, w sprawie tej już się wypowiadałam chyba wcześniejszym, bo już z niej korzystałam. I jest ona poprawna. Jest na cienkim, prawdopodobnie jest to cienki silikonowy bądź jakiś żelowy, zielona płachta. Jest ona dobra. Ta jest bardzo porównywalna, chociaż przy tej zawsze odczuwam lekkie szczypanie na ustach. Nie wiem, czy to jakieś specjalne tam kwasy hialuronowe czy coś w tym. Przy tym tego nie odczuwałam, przy tym odczuwałam bardzo delikatne nawilżenie, ale jest to poprawne. Są one ok. Jeśli miałabym poradzić osobom, które mają spierzchnięte usta, wysuszone, to raczej poradziłabym te ze Starskin. Są one lepsze.
Kolejnymi produktami są peelingi. Tutaj miałam taki peeling, taki tester, taką próbeczkę. Dostałam taki peeling z Glam Glow. I powiem wam, że fajny, taki delikatny, drobnoziarnisty peeling. Bardzo ładnie przede wszystkim pachniał. Ale czy on złuszczył tą skórę? Myślę, że nie. Myślę, że pobudził ją bardziej. Bardziej taki, powiedziałabym, pobudzający. A jeśli chodzi o ten peeling z Selfie Project, jest on dostępny w Rossmanie za jakąś groszową kwotę. Jest to kwota z rzędu 2,50 czy 3 zł. Jest on jak najbardziej poprawny. Ja preferuję ten gruboziarnisty, ponieważ czuję większe pobudzenie mojej skóry, że jest bardziej złuszczona, oczyszczona, więc też serdecznie polecam. Przy okazji ładnie pachnie. Tutaj mam takie srebrne opakowanie. Jeśli pamiętacie z kalendarzy adwentowych, miałam taki kalendarz z maseczkami i powoli je zużywam. Tutaj miałam maseczkę o zapachu arbuza. Nie mogłam sobie przypomnieć, co to jest watermelon po polsku już. Widzę, ale nie mogłam polskiego słowa znaleźć. I ona była okej, ale była... Nie wiem, czy to będzie widać. Wątpię, że to będzie widać. Może ja spróbuję to otworzyć. O, była w takim różowym, intensywnym kolorze i to był problem, bo ten kolor trochę przebarwił mi na skórę buzi. Byłam wręcz zdziwiona, więc no... Już drugi raz bym takiej sobie nie zrobiła. I ostatnim produktem z tej kategorii jest Hello Body. Jest to Coco Clear. Jest to produkt, jest to maseczka, która... Chciałam wam przeczytać ładnie, co ona robi, ale nie przeczytam. Jest to detoksykująca maseczka. I ona jest... jest w niej kawa o zapachu kokosowym. Widać tutaj resztki na opakowaniu. Była taka ciemna. Dużo ludzi się reklamuje zawsze z Hello Body i jak najbardziej się podpisuje pod tym, bo to są bardzo dobre produkty. Przy używaniu tej maseczki buźka, czuć jak ta maska pracuje na tej buzi, czuć delikatne, na początku delikatne takie szczypanie, później ona zasycha w taką skorupkę i jak myjemy, to ta buźka jest fajna taka, jakby przeszła jakiś porządny zabieg, więc naprawdę, jeśli chodzi o Hello Body, to naprawdę polecam. Więc z tej kategorii już mamy wszystko, przejdźmy do kolejnej kategorii. A więc drugą i ostatnią kategorią na dzisiaj w pustym pudełku jest kategoria wszystko. Mam tu po prostu wszystko. Nie dzieliłam tego, bo nie mam za dużo produktów z innych. Mogłam to podzielić na płyny micelarne, no ale to już by nie miało sensu, bo tego jest tutaj, jak widać, nie za dużo. A więc zacznijmy. Zacznijmy od płynów micelarnych, płynów do demakijażu. Mamy tutaj Nivea i to był jeden z najlepszych płynów do demakijażu, jaki był. On był dwufazowy, więc był najlepszy. Dla mnie płyny dwufazowe są po prostu sztosik, bo ściągają wszystko. Nawet nie jeden najlepszy szpachel by ściągnęły. Kolejnym produktem mamy wodę micelarną od Flaconi, kalendarza adwentowego, która była do kitu. To mało powiedziane. Jakby mi ktoś wody z kranu nalał do tej butelki, naprawdę. Ja w ogóle nie chcę mi się tego komentować, bo Flaconi po prostu żenada. Nie podobało mi się, dosyć nie pachniało ładnie, nie sprawdzało się. Ciężko się nią zmywał makijaż, po prostu masakra. I kolejnym produktem do demakijażu był płyn dwufazowy. Wygląda on w ten sposób. Dwufazowy płyn do demakijażu z kwasem hialuronowym i cennymi olejami arganowym, rokietnikowym pozwalają w łatwy, szybki sposób, naturalny sposób usunąć wodoodporny makijaż. I jest to jak najbardziej prawda. Ten płyn miałam bardzo długo, bo jego naprawdę nie trzeba było wiele zużyć, żeby zmyć całą buzię razem z oczami, naprawdę. Jeśli macie okazję go sobie kupić, to serdecznie polecam. Ja zakupiłam ten egzemplarz akurat w Hebe, tak, w Hebe. Jest tutaj 150 ml, czyli tak jak przeciętna woda, tutaj miałam 125, więc przeciętna taka mniejsza woda do demakijażu tyle ma, ale on po prostu, zużywałam go jakbym go miała chyba, nie wiem, z 5-litrową butelkę. Naprawdę, jest tak wydajny. Serdecznie wam polecam.
Kolejnym takim mniejszym produktem, który zużyłam, jest kolejna sól. W ostatnim odcinku była inna. Już nie pamiętam, jaki to był zapach. Ten miał być mint choco chip. No ale niestety, tak jak pachniał w buteleczce, tak jak wrzuciłam do wanny, niestety pachniało. Kolejnym produktem jest shower gel z Weledy, który znalazłam prawdopodobnie w 24 okienku kalendarza Weleda, jak dobrze pamiętam. I jest on naprawdę super orzeźwiający, taki chłodzący nawet bym powiedziała. Myślę, że osoby, które wróciły zmęczone po siłowni na przykład, po ciężkim dniu pracy, potem po treningach, naprawdę poczułyby się orzeźwieni po takim żelu. Naprawdę, szkoda, że nie można powąchać, bo na pewno jeszcze pachnie. No pachnie, naprawdę. On naprawdę fantastyczny. Skóra zostawała po nim delikatna, nawilżona. Jeszcze ten piękny zapach. A na pewno spodobałby się osobom, które lubią bardziej zapachy apteczne, bo niby tutaj mamy zapach świerku czy sosny, nie wiem jak to po niemiecku, jakiegoś takiego świątecznego drzewka leśnego, to on naprawdę pięknie pachnie. Naprawdę, fantastyczny. Polecam serdecznie. Kolejnym produktem jest pasta do zębów. Pasta do zębów, którą znaleźliśmy w pudełku z Look Fantastic. I jest ona jak najbardziej poprawna. Ja pamiętam, że na początku czytałam o tej paście, że ta pasta ma regenerować lekko tam nadniszczone szkliwo. No ale ja nie widzę, żeby ona regenerowała szkliwo. Zużyłam już jedną, teraz używam drugą. Zostawia fajny smak w buzi z fajną świeżość, więc jak najbardziej jestem na tak przy tej paście. Kolejnym produktem jest produkt pod oczy. Jest to produkt pod oczy Shiseido. Produkt pod oczy. Taki, powiem wam, że dosyć nawilżający, ale tyłka nie urwało, no miałam lepsze produkty. Nie kupiłabym go drugi raz, ale za to bardzo, bardzo, bardzo wydajny. I ostatnim produktem na dzisiaj jest eyeliner. Eyeliner Perfect Bell. Zużyłam eyeliner, a raczej nie zużyłam, tylko po prostu mi się zatkał, bo po prostu zrobił się suchy, jak widać tutaj. O, jak bokiem bym go wzięła, jak go zegnę bokiem, to on działa, ale końcówka już nie. Widać, bokiem wezmę, to działa, końcówka nie. Wysechł po prostu. Wysechł i nic nie da się z nim zrobić. Bo skoro końcówka nie działa, to jak zrobić kreski? No niestety. Niestety nie polecam. Myślę, że są w podobnej cenie na rynku podobne produkty i są lepsze. A więc przejdźmy do podsumowania. A więc tak wyglądało nasze kolejne puste pudełko. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie mi jakiś komentarz, czy używaliście już takich produktów, czy planujecie użyć, a może co wy mi polecacie do zmywania na przykład makijażu, czy jakiś krem pod oczy. Chętnie poczytam wasze komentarze. Jeśli podobają wam się moje filmy z pustego pudełka, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, nie zapomnijcie również o łapce w górę i o moim Instagramie. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!